na Pawła II w bazylice Beata Kętowa, 35 lat niestety nie wezmę papieża Polaka 13 maja 81 roku. Na placu świętego Piotra do papieża strzelał turecki terrorysta. Spytano go natychmiast po zamachu, skazano na dożywotnie więzienie. W 83 roku Jan Paweł II odwiedził go w czymskim więzieniu. 13 lat temu prezydent Włoch ułaskawił zamachowca. PSL chce skrócić czas pracy w Wielki Piątek i Wigilię. Dziś w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o dniach wolnych. Zakłada on skrócenie czasu pracy w tygodniu. Poza tym pracownik miałby wtedy otrzymywać wynagrodzenie jak za cały normalny dzień pracy. Parlamentarzyści PSL-u szacują, że zmiana kosztowałaby polską gospodarkę około 300 milionów złotych. Poseł Janusz Śniadek z Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny podkreśla, że inicjatywa PSL-u ma poważne mankamenty. Sama idea na pozór wydawałaby się słuszna, gdy wpisuje od wielu lat postulaty Związków Solidarności walczących przede wszystkim o wolne niedziele czy wolne soboty. Natomiast ma ten projekt a inne bardzo poważne mankamenty. Dla nas, dla katolików, nie Wielki Piątek, a Wielka Sobota byłaby tym dniem, który powinien być wolny. Natomiast odnosząc się do projektu PSL-u, trzeba powiedzieć sobie jasno. Twierdzenie, iż można zachować, skrócić dzień pracy i zachować wynagrodzenie, jest utopią dla osób, którzy powinna umowa śmieciowych, ale nawet dla tych godzinowo płatnych. Po prostu grosza nie dostaną ci ludzie, gdyby to weszło. Ludowcy chcą, by zmiany weszły w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Obecnie przepisy wśród dni wolnych wymieniają 13 dni, między innymi Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocne, Nowy Rok, Święto Bożego Ciała i Trzech Króli oraz 11 i 1 listopada. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad zmianami przepisów, które będą chronić dzieci przed wywiezieniem za granicę. Nasila się proceder odbierania dzieci matkom z Polski. Zmiany w prawie mają dotyczyć możliwości wniesienia skargi kasacyjnej, lepszego szkolenia sędziów oraz dopasowania przepisów do zapisów konwencji haskiej. Podczas obrad Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za granicą poseł Dorota Arczyzak stanowienia jeszcze podkreślała, że zmiana przepisów jest konieczna. A na umowę to tylko przez 2 lata i potem jest nie. Panowa, tu jest to będzie twoje, to nie do łamy, to będzie twoje. Panowa, to będzie twoje. Panowa, to będzie czas najwyższy, mówić o tym, ponieważ w Europie niestety nasila się proces, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju instytucje, które mają hasło dobra dziecka i kierując się tym wytrychem, odbierają dzieci, jest to biznes. My jako państwo polskie musimy mieć doktrynę państwa, mechanizmy, prawo i jakiś schemat działania, żeby sądy miały wiedzę na temat konwencji haskiej, żeby to nie odbywało się w sposób szybki, żeby to pokazało się problemy. Musi być współpraca z ministerstwem. Podczas obrad komisji część posłów postulowała również konieczność wyciągnięcia konsekwencji wobec osób uniemożliwiających bezprawne odbieranie dzieci rodzicom. Parlamentarzyści PiS-u wnosili także, aby pracowników resortowych znaczy nie koniecznie drogi, ale tak, żeby on miał to, co człowiek chce, żeby to nie było Unijni ministrowie do spraw handlu będą dziś w Brukseli debatować na temat stanu negocjacji nad umową o transatlantyckim partnerstwie handlowym i inwestycyjnym. Polskę reprezentuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Radosław Domagalski-Łabęcki. Spotkanie ministrów w sprawie TTIP zbiega się z inicjatywą polskich organizacji. Przekazały one do kancelarii premiera około 10 tysięcy podpisów pod petycją w obronie polskich rolników i konsumentów. Inicjatorzy akcji sprzeciwiają się umowom, jakie Unia Europejska chce zawrzeć ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, zwracając uwagę, że są zagrożeniem dla polskiej gospodarki. Poseł Robert Tenus, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa, podkreśla, że podczas negocjacji nad umowami należy zachować ostrożność. Oczywiście, że trzeba rozmawiać o tych dużych projektach. Dzisiaj o szatanie. Projektach, tutaj można powiedzieć o światowych, nawet nie tylko tutaj europejskich. Ale trzeba na to podchodzić bardzo ostrożnie, żeby nie zaszkodzić naszym rolnikom. Żeby a czy papież jest następcą Chrystusa, to macie Biblię, możecie studiować. I tutaj dopiero zaczynają się studia. Ale to nie jest Uniwersytet Warszawski. Oni ciebie tam prawdy nie nauczą. No, w zależności od tego, na jaki uniwersytet pójdziesz. Ale nigdzie ciebie prawdy nie nauczą. Dopóki się nie weźmiesz za słowo Boże.
Negocjacje umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, prowadzone w imieniu państw członkowskich przez Komisję Europejską, rozpoczęły się w lipcu 2013 roku. Z kolei rozmowy dotyczące umowy CETA między Unią a Kanadą zakończyły się 2 lata temu. Decyzje w sprawie jej podpisania mają zapaść jeszcze w tym roku. W kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, przelotne deszcz i burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu, na Wybrzeżu oraz miejscami na Suwalszczyźnie od 16 do 19 stopni. Na pozostałym obszarze kraju od 20 do 24. Wiatr słaby i umiarkowany w zachodniej połowie kraju, północno-wschodni i północny, we wschodniej, południowo-wschodni i wschodni. A na barometrach w Warszawie 984 hektopaskala ciśnienie będzie zgodne. Młodzi widzowie i słuchacze, dziś jak w każdy piątek zapraszamy Was do oglądania telewizji Trwam i słuchania Radia Maryja. W programie Westerplatte Młodych podejmiemy temat Po co nam zakonnicy? Natomiast w audycji Czas Wzrastania rozważać będziemy o tym, czy warto raczej wydawać. W kontekście rozeznania życiowego powołania dyskutować będziemy z młodymi ludźmi, uczestnikami rekolekcji powołaniowych organizowanych przez redemptorystów. Pamiętajcie, 18.15 Westerplatte Młodych w telewizji Trwam. Mówiłam, Zalewski, nie mogłeś na mnie telefonu kupić. A on mówił, nie bo ten na wózku inwalidzkim wycyganił ode mnie. Ważniejsze problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Już milion decyzji. Dane przekazane przez gminy pokazują, jak Polacy czekali na program 500+, szczególnie w naszym dzienniku. Dla kogo prawo własności? Gruba kreska pozwoliła się uwłaszczyć nomenklaturze na majątku narodowym. Czas przywrócić sprawiedliwość, pisze mecenas Piotr Łukasz Andrzejewski. W ogrodzie Stwórcy szukamy śladów mądrości Boga, poznajemy las wiosną i przyglądamy się budowie ptasich piór. Nasz dziennik proponuje dzieciom. W naszym dzienniku obrazek błogosławionej Hiacynty, błogosławionego Franciszka i siostry Lucji do oprawienia w ramkę na stulecie objawienia w Fatimie Anioła Pokoju. Wraz z wizerunkiem modlitwa anioła przekazana dzieciom podczas pierwszego objawienia. Naucz jej swoje dzieci. Był to przegląd codziennej prasy polskiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Przed mikrofonem się z Grzegorz Moj. Drodzy Państwo, 10 minut po 13 zapraszamy na aktualności dnia. No właśnie, obudź się Polską. Radio Koncita, Tok FM, Euro Koncita, Barbie, Baby, Langsturm, Extra. Nasze programy El Mercedes na YouTube, Daily Motion na Google Plus. Zapraszamy wszędzie. Tak jak diabeł jest wszędzie, tak i nasze programy są wszędzie, muszą być wszędzie, żeby człowiek nie był oszukany.
Drodzy Państwo, gościem Radia Maria jest ksiądz profesor Jan Machniak, kierownik Katedry Duchowości Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Dzisiaj na Wiatraczną 11 przyszły takie psychiczne i zaczęły tam machać, jąkać się, bo to przecież niemowy. Bo 35 lat temu. Ja mówię do tej jednej babki, to czy to nie lepiej? Miał miejsce zamach Jana Pawła II. Listonosz przyniósł, po co oni tutaj maszynki rozbiera, tu po ścianie puka, tu coś macha tymi rękami psychicznie. A ona mówi i tak źle, i tak niedobrze. Ja mówię tutaj w ogóle, to, bo tutaj mówimy o śmierci papieża, tutaj w ogóle na Wiatraczną 11 to przyszedł Dariusz Kępa po pieniądze, proszę Państwa. I oni mówią takie dwa dupki w okularach. To rzeczywiście TVN tak pokazał ich jako też upośledzonych. No ale... Człowiek niepełnosprawny nie musi być upośledzony. A oni byli upośledzeni. Mówią tak, proszę pana, przecież pan nie żyje. My nie możemy panu pieniędzy dać zasiłku dla osób potrzebujących, bo pan nie żyje. No i zgłoszono na policję, TVN zrobił program, okazało się, że jest grób i Dariusz Kępa nie żyje, ale to w tym grobie kto inny leżał, a Dariusz Kępa chodził żywy po ziemi. Kupa śmiechu, ja oglądałam całą godzinę ten program na TVN, ale to było już tak półtora roku temu jakoś. To ja myślałam, że ja pęknę ze śmiechu, proszę Państwa. Wina policji, bo policja kogoś... oceniła jako Dariusza Kępę, stwierdzili, że to jest Dariusz Kępa, że umarł, no. I ten, który żył prawdziwy, miał problemy straszne, bo to cały rok nie dostawał pieniędzy, nikt mu nie pomógł i jakie to skandale w tej Polsce są. I w tym ośrodku, proszę Państwa, co jeden to chodzi, kręci, jak to mówi, morda kręci mordą, prawda? Niezadowoleni, dymy robią, coś tam gada, takie charakterystyczne. A że to on winny, bo to wiecie Państwo, że wielokrotnie Biblia mówi, będą krzyżowali Syna Człowieczego i wydawali go na urągowisko. Że to ktoś musi być winny. No, tak Biblia mówi, że lepiej, żeby jeden człowiek, Żydzi mówili, umarł za naród, niż by cały naród miał cierpieć. Matka Boża osłoniła Ojca Świętego, ksiądz kardynał Dziwisz, który dzisiaj jest biskupem naszym tu w Krakowie. Wspominam nawet dzisiaj tą drogę z Watykanu do kliniki Gemelli, która rzeczywiście trwała bardzo krótko. Potem w poliklinice już lekarze czekali na Ojca Świętego i niemalże prosto na salę operacyjną. Jednakże rzeczywiście Matka Boża uratowała Ojca Świętego. Po 8 godzinach dowiedzieliśmy się, że Ojciec Święty żyje, że operacja się udała i że rzeczywiście jest nadzieja, że będzie dalej prowadził Kościół Chrystusowy po tych wzburzonych falach współczesnego nam świata. Pozostała tajemnica, kto dokonał zamachu. To niezwykłe, że Aleksander, który był zawodowym zamachowcem, bo już miał na sumieniu wcześniej kilka zamachów na różnych ludzi w Turcji czy potem w Europie, że się złapać, że pozwolił się schwytać. I wiemy dzisiaj, że wbiła mu się sprawa zakonna Amerykanka, która zachodziła mu drogę, że znaleźli się policjanci, którzy od razu schwytali i pytanie, kto to zrobił. Dlatego to zrobił, bo przecież Ojciec Święty i pokój wszystkim ludziom. Panie profesorze, przepraszam, zrobić może dwa kroki w którąś stronę? Ja spróbuję wyjść na pewno. O, tak będzie. Myślę znacznie lepiej, bo chcielibyśmy też słyszeć to, co ksiądz profesor do nas mówi. Najpierw wyjdę, a potem wyszorujesz to bardzo. Tak, bardzo dobrze. No właśnie, to jestem w tej chwili już na zewnątrz, poza budynkiem i mogę kontynuować dalej. Właśnie to pytanie, które pozostało, kto to zrobił, dlaczego to zrobił, ale Aliakcza był wykonawcą. Właśnie, kto to zlecił? Kto to zlecił? Wiemy, że wtedy wszystkie te ślady prowadziły do
ambasady bułgarskiej, że był tam to zaangażowany Antonow, przedstawicielem linii lotniczych bułgarskich w Rzymie. Był proces w Rzymie, również i u nas w Polsce, i prowadził śledztwo w sprawie zamachu na Ojca Świętego. No kiedy ujmowała go policja, to on też krzyczał tylko ja, że no niby to miało wskazywać na to, że nikt jakoś nie był zleceniodawcą, że jakby robił to od siebie, tak? Ale Jakcza wiele razy zmieniał zeznania. No tak, bo było wyraźnie, że to był człowiek, który był przygotowany do tej misji. Udawał też niepoczytalnego, licząc na to, że sąd no, w ten sposób potraktuje go łagodniej, ale wiemy, że Ojciec Święty też odwiedził sprawcę zamachu na jego życie w więzieniu Rebibia w Rzymie, rozmawiał z Aliaczką, od księdza kardynała. Dowiedzieliśmy się, że nie przeprosił Ojca Świętego, tylko się pytał, dlaczego, jak on żyje, dlaczego Ojciec Święty przeżył. I właśnie tutaj zaczyna się, powiedziałbym, ten wymiar taki duchowy, prezjalny tego zamachu, bo tajemnica fatimska w 1917 roku, 13 maja, po raz pierwszy Matka Boża objawiła się dzieciom w Kowadairi, w Dolinie Pokoju, i Matka Boża w kolejnych objawieniach pokazała dzieciom Matka Boża papieża tajemnice, tajemnice o tym, że dlatego Zaleski pojechał na tę pielgrzymkę policji. Rosja się nawróci. I ten trzeci sekret fatimski, o którym no różnie mówiono, dzieci fatimskie, szczególnie siostra Lucja, pisała te przeżycia swoje i przekazała Ojcu Świętemu, jeszcze wtedy właśnie biskup przekazał, biskup Fatimy przewiózł do Watykanu. Natomiast wszyscy się pytali, co to znaczy, czym jest ta trzecia tajemnica. Okazuje się, że w tej trzeciej tajemnicy no, była wizja biskupa ubranego w białej szacie, który wypadał. Jednak Matka Boża osłoniła Ojca Świętego. Jan Paweł II po tym zamachu udał się też do Fatimy, żeby podziękować Matce Bożej. Zabrał też ze sobą kulę, którą zostało ugodzone jego ciało. To też niezwykłe, że ta kula nie zabiła Ojca Świętego, nie zniszczyła żadnego istotnego organu. Przeszła tuż obok tej głównej arterii, która od serca biegnie wzdłuż ludzkiego ciała. No jakoś tak się, i potem Jan Paweł II zinterpretował to, że jakaś ręka prowadziła tą kulę, a ten płaszcz, Maryjny płaszcz, który osłonił go, bo przecież to tuż to zawołanie Ojca Świętego Jana Pawła II. No dzisiaj z perspektywy czasu patrzymy na to wydarzenie, dziękując Bogu za Jana Pawła II, bo jednak to był przecież początek pontyfikatu i dopiero kolejne lata pokazały, na czym polega misja Jana Pawła II. Jedna, druga, trzecia podróż do ojczyzny, do Polski, upadek komunizmu. Ojciec Święty też, gdy wspomina o tym zamachu w książce Pamięć i Tożsamość, mówi, że myślę, że był on, ten zamach, jedną z ostatnich konwulsji dwudziestowiecznych ideologii przemocy. Przemoc propagował faszyzm, hitleryzm. Przemoc propagował również komunizm. XX wiek to rzeczywiście wiek strasznych totalitaryzmów. My więcej mówimy o narodowym socjalizmie, o hitleryzmie, o nazizmie, o II wojnie światowej, o obozach koncentracyjnych, o no, milionach ludzi, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Z taką nieśmiałością pewną, ale jednak dzisiaj mówi się o męczennikach komunizmu, o tym strasznym spustoszeniu, jakie spowodował komunizm w Rosji. Przecież zginęło tam, jak się ocenia, około 70 milionów ludzi, ale też komunizm w krajach, tym, które Rosja sowiecka podbiła, Związek Radziecki podbił. To wszystko razem jest tą wielką historią, w której uczestniczył Jan Paweł II, Piotr naszych czasów, i my razem z nim uczestniczyliśmy. I dzisiaj właśnie interpretujemy to liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej. Tutaj trzeba dodać, że Jan Paweł II wprowadził w 2004 roku do kalendarza to
liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej, to on beatyfikował dzieci fatimskie w Jacy Ludwej i Franciszka, która jeszcze żyła wtedy. Jan Paweł II no, stał się takim, powiedziałbym, wykonawcą testamentu Matki Bożej, bo Matka Boża postawiła tam w Fatimie taki wyraźny testament, modlić się na różańcu, zaufać całkowicie Bogu, bo nie jest obecny. W tych różnych wydarzeniach historycznych, przecież objawienia fatimskie miały miejsce od maja do października 1917 roku, a potem dopiero przyszła straszna rewolucja październikowa, komunizm, ten czerwony smok, apokaliptyczny smok, no, wydał potworne owoce swojego działania, pochłonął tym ogniem 1/3, czy nawet więcej, kuli ziemskiej. Dzisiaj z perspektywy czasu widzimy, że jednak ostatnie słowo należy do Chrystusa i do tych, którzy stają przy Chrystusie, a Maria jest takim znakiem tego zaufania, tej obecności. Kiedy Jan Paweł II był w Fatimie, dziękował Matce Bożej za tą jej interwencję, za jej obecność, ale jednocześnie by chciał nam wszystkim powiedzieć, że tą drogą maryjnego zaufania trzeba iść, że nie należy się wycofywać, że nie wolno się cofać. Księże profesorze, my też przygotowujemy się do setnej rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie, jak ksiądz profesor wspomniał, rok 2017. Dziś też pani premier Beata Szydło złożyła kwiaty przy grobie Jana Pawła II. Tuż przed audiencją u papieża Franciszka w mszy świętej też uczestniczyła, bo prowadzone są rozmowy, tak? To takie można powiedzieć bardzo bliskie zaproszenie, kolejny raz podtrzymanie tego i pragnienia przyjęcia Ojca Świętego w Polsce podczas Światowych Dni Młodzieży, które mają odbywać się w Krakowie od 27 do 31 lipca. Ojciec Święty ma być błogosławieni miłosierdzia, albo oni miłosierdzia dostępią. To też hasło tegorocznych Światowych Dni Młodzieży akurat w Krakowie w Polsce. Tak, rzeczywiście. I to jest też taka wielka radość, że pani premier Beata Szydło jest dzisiaj właśnie 13 maja u Ojca Świętego Franciszka. To można powiedzieć no, zbieg okoliczności, ale my odczytujemy te wszystkie różne przypadki w kontekście naszej wiary. Właśnie Polska, która dała szczególne świadectwo wierności Chrystusowi. Tu przecież zaczęły się te przemiany dokonywać w pierwszy kraj komunistyczny, pielgrzymka Ojca Świętego w 1979, potem Solidarność, potem dopiero jeszcze trochę trzeba było zaczekać, 89 rok. Dzisiaj często mówimy upadek muru berlińskiego, ale zaczęło się wszystko właśnie od środka, od Warszawy, od Krakowa. I papież, który z Polski wyszedł, ten biały biskup, który upadł pod kulą zamachowca, ale podniósł się. Na pewno jest to rzecz no, bardzo wymowna i w tym kontekście odczytujemy też i Światowe Dni Młodzieży. Oszatanie, chcemy cały dzień, tak? Od rana oszatanie. Wobec tej młodzieży, która przyjedzie z całego świata do Polski odwagi. Ale też odwaga Jana Pawła II, kiedy inicjował Światowe Dni Młodzieży. I też tych, którzy mówili, to się nie uda, to nie ma sensu. To były przecież lata 84, 85 rok jeszcze ubiegłego stulecia. Ale trzeba pokonać wszystkie trudności, wszelkie przeciwności. Wtedy przecież jeszcze pamiętajmy, świat był podzielony na te bloki. Dzisiaj są też napięcia, są różne napięcia, ale właśnie to świadectwo Jana Pawła II związane z tajemnicą fatimską i te wszystkie wydarzenia, które potem następowały po kolei, są takim wielkim umocnieniem również i naszej wiary. Dzisiaj, kiedy no, mówimy o różnych zagrożeniach, bo przecież widzieliśmy zamachy bombowe i w Paryżu, i w Belgii, w Brukseli, w Londynie, i w Madrycie. Myślę, że tym bardziej powinniśmy pamiętać o tym zwycięstwie, jakie przyszło przez Marię.
zwycięstwie Jana Pawła II i jego wielki pontyfikat. Takim jest dla nas umocnieniem i dodaniem jednocześnie odwagi. Myślę, że również i w takim wymiarze, tak ja to przynajmniej odczytuję, tych przemian, jakie się u nas w naszej ojczyźnie dokonują, to, że damy radę, że możemy zmieniać tą rzeczywistość i że nie idzie to łatwo. Że jest także o papieżu dzisiaj. Tyle takich różnych wątpliwości.